Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w murach Polskiego Samorządowego Centrum Kultury, jak powiedział prowadzący na konferencji podsumowującej projekt współpracy polsko-szwajcarskiej pod nazwą Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu Buskiego i Klinczowskiego. Energia. Najbardziej pożądany towar współczesnego świata. To ona odpowiada za większość procesów, z którymi mamy do czynienia w codziennym życiu. Niestety, niepohamowany głód na energię oraz wykorzystywanie do niej produkcji tradycyjnych paliw kopalnianych nastręcza wielu problemów. W dniu dzisiejszym podsumowujemy projekt, który realizowany był przez wiele lat. W tym realizowaliśmy w naszych obiektach najważniejsze inwestycje, które realizowane były przez powiat Buski w ramach tego projektu, to solary i fotowoltaika w naszym szpitalu, w Zespole Szkół Specjalnych w Busku Zdroju, w Państwowej Straży Pożarnej, w Zespole Szkół Technicznych i Informatycznych. To są te najważniejsze inwestycje, które w ramach tego projektu realizowane były przez powiat jako jednego z partnerów całego projektu. Dear starost, dear mayors, ladies and gentlemen, szanowni państwo, it's my real pleasure to be here today and to participate in this event organized within the framework of the Swiss-Polish Cooperation Program. Szanowny panie starosto, szanowni państwo burmistrzowie i wójtowie, szanowni państwo, dla mnie to ogromna przyjemność, że mogę być tutaj z Państwem i uczestniczyć w tym wydarzeniu organizowanym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. This conference marks the successful completion of one out of 58 projects that compose the Swiss-Polish Cooperation Program. And allow me to say a few words about this program. Ta konferencja jest konferencją kończącą jeden z 58 projektów realizowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Funduszu Współpracy i pozwolą Państwo, że powiem kilka słów na temat tego programu. The Swiss-Polish Cooperation Program is part of a more general endeavor, the so-called enlargement contribution, whose starting point was Switzerland's solidarity with the states that joined the European Union in 2004 and later. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest częścią większego przedsięwzięcia, którego celem była solidarność Szwajcarii z Unią Europejską, kiedy w roku 2004 do Unii Europejskiej wstępowały nowe państwa członkowskie. The support program for Poland is by far the largest and it amounts to 489 million Swiss francs, which as of today correspond to over 1.9 billion złoty. Wsparcie dla Polski w ramach tego przedsięwzięcia było zdecydowanie największe, wynosiło 489 milionów franków szwajcarskich, co obecnie stanowi kwotę w przeliczeniu na złotówki 1,9 miliarda. A part of this amount is allocated to the thematic area of environment and infrastructure, and it is aimed at strengthening public transportation, at promoting renewable energies and energy efficiency, at improving waste management and also at fostering biodiversity. Część tych środków została zużyta na realizację programu w ramach działu zatytułowanego Środowisko i Infrastruktura. Środki powędrowały, aby poprawić stan transportu publicznego. Środki zostały wydane na poprawę efektywności energetycznej, na promocję odnawialnych źródeł energii, zarządzanie odpadami, a także zwiększenie bioróżnorodności. In the area of energy efficiency, Switzerland has supported 10 different projects, and thanks to these projects, more than 20,000 families and households across Poland could install green energy, in particular solar collectors on their roof. Several public buildings could install innovative and clean energies like solar collectors, but also photovoltaic panels or heat pumps. And many of these buildings underwent also complex thermomodernizations.
And we also contributed to the financing and building of an innovative biomass-fired cogeneration plant in the north of Poland, in Lemberg. W ramach tych 10 projektów, które były poświęcone efektywności energetycznej, 20 tysięcy rodzin mogło otrzymać panele słoneczne, które panele solarne, które znalazły się na dachach domów, mogły skorzystać z zielonej energii. Również w ramach tych projektów na budynkach użyteczności publicznej instalowano panele słoneczne, panele fotowoltaiczne, a także pompy ciepła. Także wiele budynków użyteczności publicznej w ramach tego projektu przeszło termomodernizację. No, zakończenie dzisiaj projektu instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej wody daje bardzo duże efekty dla mieszkańców naszej gminy. I chyba największym efektem to jest kwestia zainstalowania właśnie na domach prywatnych tych kolektorów do podgrzewania ciepłej wody. To jest największa korzyść i największe efekty w zakresie ograniczenia emisji do atmosfery i przez to spowodowanie lepszego jakościowo powietrza. Ale niezależnie od tego, że to mieszkańcy najbardziej na tym skorzystali, to przecież są dodatkowe instalacje fotowoltaiczne na obiektach naszych użyteczności publicznej, a więc na szkołach, na pływalni, na dodatkowo mamy jeszcze prowadzone instalację fotowoltaiczną na obiekcie w parku zdrojowym, którym zostały również zainstalowane stacje do ładowania tych narzędzi i wózków akumulatorowych właśnie zasilanych energią elektryczną. I to dodatkowo to jeszcze efekty postaci dofinansowania do wymiany oświetlenia ulicznego, czyli wymiany tych lamp rtęciowych, sodowych na LED-owe, gdzie są oszczędności rzędu 50%. I to jest największa korzyść tego projektu i tutaj bardzo serdecznie dziękujemy Federacji Szwajcarskiej za to, że tak znaczące środki przekazała tutaj na teren powiatu buskiego do dofinansowania tego przedsięwzięcia.